Krzysztof Muszyński, a ze mną piłkarz, który w polskiej lidze wygrał absolutnie wszystko, co możliwe. Jakub Rzeźniczak. Cześć, Kuba. Cześć, witam. Na wstępie bardzo dziękuję, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać i myślę, że możemy zaczynać. W takim razie, jako że jesteśmy po inauguracji sezonu, prosiłbym Cię o podsumowanie meczu Wisła-Lechia. No taki mecz miał w sumie, można powiedzieć, dwie twarze, bo w pierwszej połowie Lechia, myślę, była troszkę lepszą drużyną. Ciężko nam było, też wyszliśmy dzisiaj piątką obrońców i nie do końca dobrze nam się funkcjonowało w tym ustawieniu. Ale po zmianie już na nasze takie klasyczne ustawienie 4-3-3 wyglądało to dużo lepiej. Stworzyliśmy sobie sytuację, szczególnie po drugiej połowie, myślę, już zdominowaliśmy Lechię. Widać było też, że opadli z sił, bo no teraz grają praktycznie co 3 dni i jak widać, ci nasi pucharowicze nie do końca sobie na tę chwilę z tym radzą. Wygraliśmy 3-0, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak sobie wyobrażaliśmy start tego sezonu. W końcu 3 punkty na początek sezonu, bo jesteśmy tutaj trzeci rok i jeszcze tego pierwszego meczu nie wygraliśmy. Ta dzisiaj się nam to udało, więc co, pracujemy dalej. Za tydzień mamy mecz z Wartą i również pojedziemy tam po zwycięstwo. Dziękuję. A w ramach ciekawostki dopowiem, że właśnie zaczął Pan 20 sezon swojej seniorskiej karierze. Szybko Panu spłynął ten czas w piłce? No muszę powiedzieć, że jak jeden dzień. I tutaj taki też troszkę apel do tych młodych zawodników, bo zawsze się myśli, że jeszcze jest czas. Ja też tak troszeczkę myślałem, a tutaj człowiek się nim obejrzał, a już jest 20 sezon, coraz bliżej końca, więc cieszę się każdą minutę na boisku. No ale wspominał Pan, że wypracował Pan wszystko ciężką pracą. No tak, myślę, że ciężka praca. Niektórzy zawodnicy mają więcej talentu i przychodzą mi pewne rzeczy łatwiej. Ja tego talentu jakoś bardzo dużo nie miałem i myślę, że tą ciężką pracą udało mi się dojść do tego miejsca, w którym jestem, osiągnąć to, co osiągnąłem i jestem z tego bardzo zadowolony i to też pokazuje, że ciężką pracą można osiągnąć naprawdę dużo. A ogólnie jako kapitan jest Pan zadowolony z całego okresu przygotowawczego? Bo ja osobiście miałem okazję być na Waszych paru sparingach i z perspektywy trybun wyglądało to bardzo obiecująco. Myślę, że tak. Ciężko pracowaliśmy. Też można powiedzieć, że ten nasz okres przygotowawczy, ja bym powiedział, że się zaczął już w połowie marca, bo po zmianie trenera zaczęliśmy bardzo, bardzo ciężko pracować. Mieliśmy taki troszeczkę gorszy moment pod koniec sezonu, gdzie tam było kilka porażek i dopiero ta ostatnia wygrana ze Stalą, więc też musieliśmy się przyzwyczaić do obciążeń, które nałożył nam trener Stano i jak widać dzisiaj po dzisiejszym meczu to zaczyna skutkować, bo też wiemy, jaka jest nasza polska liga, że fizycznie trzeba dobrze wyglądać. My wyglądamy, myślę, z dnia na dzień coraz lepiej, ja myślę, że może być jeszcze lepiej i co pokażemy w następnych meczach. No wyśmienity mecz w Waszym wykonaniu. Dobrze, odstawiamy teraz sprawy bieżące i cofnijmy się trochę w czasie. Powiedz mi, co czuje 21-letni piłkarz wchodząc do szatni Legii? Oj, ja wchodziłem, jak miałem tych lat 17 nawet, więc tak, bo to był 2004 rok. No dobrze, to mój mały błąd. Tak, twój mały błąd, ale błędy się zdarzają każdemu, więc można wybaczyć. No muszę powiedzieć, że nie czułem wtedy tremy i czułem takie bardziej podekscytowanie, bo znalazłem się w szatni z najlepszymi zawodnikami w Polsce i to było dla mnie duże wyróżnienie, ale tak jak mówię, nie pękałem wtedy, przyszedłem wtedy po swoje i dosyć szybko zacząłem grać, co też było dla wielu osób zaskoczeniem, bo wówczas jeszcze nie było takiej mody na młodych zawodników i tym takim graczom przed 20 bardzo ciężko było się dostać do pierwszej 11 tych najlepszych zespołów. Mi się to wtedy udało, spędziłem w Legii 2 sezony, potem przyszedłem na rok na roczne wypożyczenie do Widzewa. Wróciłem i tych w Legii lat spędziłem bardzo wiele, ale były to piękne lata, bo dużo sukcesów, lepsze i gorsze chwile, ale koniec końców będę wspominał te lata bardzo dobrze. Właśnie, a jak wspominasz swój debiut z Elką na piersi? Ciało zrobiło się elektryczne, czy wręcz przeciwnie? Nie, to było takie spełnienie też jakichś marzeń, żeby grać w tym pierwszym składzie. Tam każda minuta była cenna, czy to, tak jak mówię, ten debiutancki sezon w Widzewie, jak zaczynałem, to też nawet nie było takiej tremy, tylko bardziej takie podekscytowanie i troszeczkę czasami zadawanie sobie pytania, gdzie ja jestem i co ja tutaj robię, no bo byłem jeszcze nastolatkiem i nie do końca może też z wszystkiego sobie zdawałem sprawę, ale były to naprawdę wspaniałe uczucia i pozostaną piękne wspomnienia. A propos marzeń, mówiłeś kiedyś, że byłeś kibicem Realu oraz Cristiano Ronaldo, czyli zapewne mecz z Realem przy Łazienkowskiej w 2016 był spełnieniem Twoich najskrytszych marzeń. Tak, myślę, że sam mecz z Realem już w ogóle byłoby cudownie, jakbyśmy wygrali, co nie było takie odległe, bo zabrakło nam bodajże 8 minut, żeby to spotkanie wygrać, ale myślę, że takim większym przeżyciem jednak było spotkanie na Santiago Bernabeu, no bo to był taki stadion, wiadomo, że Realowi kibicowałem, więc zagrać na tym stadionie to na pewno coś wyjątkowego.
I było cudownie, ale sam myślę, występ w Lidze Mistrzów był takim spełnieniem marzeń. Usłyszenie tego hymnu Ligi Mistrzów, to ciarki przechodzą wtedy zawodnikowi i myślę, że to był taki najbardziej pamiętny moment. A ja jeszcze nawiążę do tego meczu w Warszawie. Jak straciliście tą bramkę na 3-3, było widać po tobie wielką irytację. Czujesz jeszcze mały niedosyt do teraz? Nie, no to był taki chwilowa taka frustracja bardziej, że no było blisko, ale się nie udało, ale nie wiem, już 2-3 po meczu człowiek sobie zdał sprawę, że zremisował z Realem Madryt i wówczas to była, myślę, najlepsza drużyna na świecie, później wygrała Ligę Mistrzów i myślę, że remis 3-3 to każdy wziąłby w ciemno. Mhm. A w reprezentacji natomiast debiutowałeś pod wodzą Leo Benhakera. Jakie wówczas wywarł na tobie wrażenie Holender? No myślę, że nie tylko na mnie, ale na wszystkich budził bardzo duży respekt. Też prowadził wielkie firmy, między innymi Real Madryt. I było widać po nim takie wielkie doświadczenie i wiedzę, którą przekazywał wszystkim zawodnikom. Więc tak jak mówię, bardzo duży szacunek. Myślę, że nie tylko u mnie, ale u wszystkich zawodników, którzy wtedy w kadrze się pojawiali. A wydaje ci się, że to był właśnie taki trener, który idealnie wpisywał się w rolę tego selekcjonera, bo wiemy, nie każdy trener pasuje, a on jednak poprowadził kilka tych reprezentacji w swojej karierze. Myślę, że pasował bardzo, tylko troszeczkę, że tak powiem, słabo się wpisał w czasy osób, które wówczas dowodziły Polskim Związkiem Piłki Nożnej, bo też pamiętamy kulisy rozstania Benhakera, jak to się wszystko odbyło i myślę, że taki trener po prostu zasługiwał na większy szacunek. Mhm. Jeszcze ostatnie dwa pytania. Jakiś czas temu było głośno o twojej potencjalnej współpracy z Pinim Zahawim, że tak powiem, temat jeszcze żyje, czy raczej już umarł śmiercią naturalną? To znaczy, no była wtedy oferta, żebym zaczął współpracować z Pinim Zahawim, no ale musiałem wtedy zrezygnować z piłki, a wiadomo, że to decyzja taka bardzo trudna, jak człowiek jeszcze ma dużo chęci, piłka nożna go cieszy, piłka nożna to całe twoje życie i tak zrezygnować. Oczywiście bym został wtedy w piłce, ale to już nie to samo, a jednak zdecydowałem się... Klimat szatni. Tak, dokładnie, zdecydowałem się jeszcze grać w piłkę. No na tą chwilę nie ma tematu, bo tak jak powiedziałem, na tą chwilę się skupiłem na tym, żeby grać w piłkę. Też przepisy nie zezwalają na to, żeby jednocześnie być agentem i zawodowym piłkarzem, więc no pomyślimy, jak to będzie później. A gdzie ty się widzisz za 3-4 lata jako Brzezińczak? Trener, menadżer, ekspert, a można dalej na boisku, podobnie jak twój kolega Igor Lewczuk? Znaczy, mam nadzieję, że jeszcze zdrowie dopiszę i będę mógł grać w piłkę. No Igor Lewczuk jest tylko rok ode mnie starszy, więc nie jest to tak odległa przyszłość, ale są wielu piłkarzy, jest przykłady, którzy w wieku 39-40 lat... Na przykład twój kolega Broś. Broś też jest o rok ode mnie starszy, ale nawet przykład naszego trenera Stano, który grał do 40 roku życia na tym dosyć wysokim poziomie i myślę, że jeśli człowiek jest zdrowy, nic go nie boli, dba o siebie, dba o formę, to jest w stanie grać długo, tym bardziej na pozycji środkowego obrońcy. Dziękuję ci bardzo, życzę sukcesu Wiśle i tobie. Wielkie dzięki, wiele dla mnie. Dziękuję. Dziękuję. Powodzenia.